Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj zrobię, to odpowiem na pytania Q&A, na które musicie zadawać pytania na karcie społecznościowej YouTube'a, gdzie jest stamtąd najwięcej pytań, ale na Instagramie też parę się znalazło, ewentualnie wiadomości prywatnych na Instagramie bądź Facebooku. I zaraz sobie wjadę jakieś tam spokojne miejsce, bo przyznam, że dzisiaj napomowałem trochę więcej atmosfer. Na razie póki co gdzieś 4 bary, bo mam zamiar zrobić test ciśnienia w oponach. Czy jest duża różnica przy jakichś tam około 4 atmosferach i około 2, czyli 2 razy mniej. Ale to w następnym odcinku, a teraz po prostu odpowiem na pytania Q&A. Dobra, lecę z pierwszym pytaniem, które pamiętam. Co robię zimą, jaki jest mój plan treningowy na zimę? Powiem tak, teraz w tym okresie taki już jesienny, to nie mam planu. Z reguły to są dla mnie taki czas na odpoczynek, czyli główne spokojne przejażdżki takie jak dzisiaj. Ewentualnie właśnie trochę więcej biegania, co mogliście zauważyć na jednym z ostatnich filmów, gdzie brałem udział w półmaratonie. Jeszcze marzy mi się kiedyś maraton zrobić, ale to już tak na spokojnie. Ale na razie to będę sobie teraz biegał, listopad, grudzień, w styczniu zazwyczaj po 3 Króli zaczynam wdrażać swój plan treningowy na trenażerze niestety, bo raczej w sezonie zimowym nie da się trenować typowo na zewnątrz, więc pewnie wleci jakiś trenażer. Dobra, kolejne pytanie. Proszę napisz, jaka korba z przodu, to znaczy ile zębów z tyłu największa. Nie, no dobra, muszę stanąć, bo to nie da rady tak jechać, czytać, gadać, nagrywać. Och. Otwarta polanka, ładnie słonko świeci. Kulka mocy. Proszę napisz, jaka korba z przodu, to znaczy ile zębów z tyłu największa zębatka, czy standardowy napęd w SKR-ze nie nadaje się na górki. O tym oczywiście robiłem film osobny, ale z przodu mam 44 i myślę, że jak będę zmieniał, to chyba jednak na 42 zęby. 40 według mnie jest troszeczkę przymała przy dobrej nodze. Z tyłu mam teraz 11,46. Standardowo jest 11,42. Myślę, że się nadaje na górki. To zależy też oczywiście jakie, ile ważysz i jaką dysponujesz mocą, bo to wpływa wiele czynników. Mi na przykład te standardowe 40, z przodu 40, z tyłu 42, myślę, że na górki jest wystarczające, bo to jest przełożenie typowe na 1 do 1. Myślę, że kiedyś zrobię też jakiś tam głębszy film o tym i myślę, że tyle. Fameful, grałeś w Minecrafta, czy w inne gry odczułeś toksyczność tych społeczności? Siedziałeś na Wencie czy TS-ie? W jaki sposób łączysz się z Pandora Gate, bo o takie pytanie też prosisz? Nie, o takie pytanie akurat nie prosiłem. Jeżeli chodzi o gry internetowe, kiedyś byłem maniakiem, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a, ale to oczywiście stara wersja, gdzie grało się jeszcze po kafejkach internetowych i wykupywało się 3 godziny, bo czwarta była gratis i tak się szło na 8 godzin grać w gry w kafejkach. Jeszcze swego czasu, zanim zacząłem prowadzić kanał na YouTubie, to grałem trochę w LoL'a i w World of Tanks. Też oczywiście ja to jestem taki, że jak za coś się wezmę, to robię to z reguły maniakalnie. I w pewnym momencie zaprzestałem. Oczywiście tego nie streamowałem. Jeżeli chodzi o Pandora Gate, to głównie poruszyłem ten temat w poście z tego powodu, żebyście uważali, jeżeli macie dzieci, żebyście uważali na to, co one oglądają, bo tak jak ja mam już synka 3-letniego, to widzę, że jego rówieśnicy potrafią już mieć swoje własne telefony, co jest dla mnie absurdalnie chore. I te dzieci robią, co chcą. Ja swojemu synkowi na pewno własnego telefonu szybko nie podaruję. Oczywiście ogląda on jakieś tam bajki, ale to bardziej głównie w telewizji i raczej staram się kontrolować to, co on ogląda. Oczywiście to też miałem prośbę, abyście wy uważali na to, co oglądacie w internecie, bo powiem szczerze, że czasami jak patrzę na moich jakichś tam
kolegów po fachu, to przekazują głupoty i nieprawdę, i ewentualnie bełkoty marketingowe, i tylko tyle mi chodziło. No, to tyle o Pandora Gate, które według mnie jest chore strasznie. Kurde, co chwilę muszę odświeżać. Myślę, że powinien skupić się na tematyce rowerowej, a nie afery rodem z pudełka omijać, z daleka. W każdym razie tutaj wolę konkretną tematykę, pod którą ten kanał jest stworzony, a brudy polityczne i wszelkie afery to nie tutaj. Oczywiście, że to nie tutaj. Co to za wielka, okrągła konstrukcja? Ktoś zadał takie pytanie, zapytałem, o jaką konstrukcję chodzi. Nie otrzymałem niestety odpowiedzi. Czy ten rower nie jest dla Ciebie za mały? Masz prawie 190 cm, rama cross jest krótka, nawet w rozmiarze XL bodajże 56 cm, to w innych markach rozmiar L. Tak, jak najbardziej masz rację, to były jedne z moich największych obaw, jeżeli chodzi o ten rower, co właśnie widzicie za mną. Teoretycznie myślałem o tym, żeby w ogóle ściągnąć sobie Carbon D w rozmiarze właśnie nieco większym, bo oczywiście są dostępne i nawet korespondowałem z Carbon D w tym temacie, żeby dowiedzieć się, jakie są ceny, i chciałem stworzyć swój własny, indywidualny projekt, ale zaryzykowałem, dałem po prostu o ile? 3 cm dłuższy mostek i jeździ mi się naprawdę super, więc tutaj z tego powodu nie mogę narzekać. Nowa geometria w Eskarach jest bardzo ciekawa i mam nadzieję, że uda mi się o tym zrobić jakiś odcinek. Dobra. Ale co do rozmiaru, to jeszcze się okaże, bo mam zamiar zrobić bike fitting, gdzie no, brałem i zrobiłem research, zastanawiałem się nad różnymi tam studiami i znalazłem chyba jedno, które wydaje się godne zaufania i myślę, że zaryzykuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlatego zakończyłeś pracę z trenerem. Czy widzisz różnicę w swoich wynikach i samopoczuciu? Tu były jakieś odpowiedzi nawet pod tym. Płacić 600 zł to nie mało. To nie do Ciebie pytanie, bo on wie lepiej niż trener. Dlaczego zakończyłem? Generalnie było tak, że Błażej się do mnie zgłosił o taką luźną współpracę, żeby siebie jakby trochę wypromować i mi pomóc. Ja też zawsze miałem marzenie, żeby zobaczyć, jak to jest z trenerem. I powiem szczerze, że mając trenera jest ciężko, bo zawsze trener próbuje wycisnąć z ciebie troszeczkę ciut więcej, niż by ci się tam, powiedzmy, wydawało. Oczywiście przynosi to bardzo fajne efekty. Jedyne z Błażejem było taki minus, że on za bardzo jakby nie tolerował biegania i tak naprawdę biegałem trochę się ukrywając, a bieganie przyniosło mi bardzo duże efekty. Już patrząc na początek tego sezonu, gdzie właśnie przebiegałem całą zimę, widziałem, że to, co miałem wytrenowane praktycznie na koniec sezonu, już miałem na początku i po prostu sam sobie jestem trenerem i nie tylko sobie, bo też miałem kilka osób w tym roku pod sobą. Lepiej mogę wygospodarować swój czas, bo czasami no według trenera, powiedzmy, mówiłem, że mam 1,5 godziny do wykorzystania, a wciskał mi, powiedzmy, 2 godziny, bo akurat no, tyle by teoretycznie trzeba było wypracować i tak powiem, stawałem na rzęsach, żeby faktycznie te 2 godziny zrobić. Kosztem tego, że jak szedłem do pracy, no to już byłem, powiedzmy, strasznie zmęczony. Fakt, że efekt był naprawdę super, bo później na Robinsonadzie przyniosło to mega efekt, ale no, kosztem tego, że praktycznie miesiąc przed Robinsonadą chodziłem jak zombie. Dobra. Ale jeżeli ktoś chce, to od nowego roku mogę rozpisywać plany treningowe, ale tutaj od razu zakładam, że będę chciał to głównie robić na pomiarze mocy. Nie chcę się bawić w tętno, bo z tym tętnem bywa różnie. Jeżeli ktoś chce, no to piszcie. Z pomiarem mocy oczywiście możemy potrenować. Co wydarzyło się z Orange Meridą? Jak oceniasz hamowanie SRAM kontra Shimano? Poza tym rób swoje. No, Merida oczywiście sprzedana, myślę, że o tym był odcinek, więc kto chce, może zobaczyć. Trochę było mi smutno ją sprzedawać, ale myślę, że trafiła w dobre ręce i nowy właściciel jest zadowolony. SRAM kontra Shimano. Ogólnie zawsze Shimano jest z tego znane, że co do hamowania działa dużo lepiej. Ale powiem szczerze, że tutaj przy tym GRX-ie, co teraz mam, bez servo wave'a czy coś takiego, to działa tak średnio. Jakoś tak jednak ten SRAM działał mi lepiej. Z SRAM-em na pewno jest ten minus, że trochę ciężej zawsze jest go wyregulować. W Shimano jest jakby to trochę łatwiej. O. Jakie opony gravelowe lubisz najbardziej i jaka marka twoim zdaniem wygrywa pod względem cena jakość w tej kategorii? No,
ten, kto ogląda mój kanał, wie, że głównie jeżdżę na Pirelli, bo są to sprawdzone pancerne opony i w miarę szybkie. Jednak się w tym roku miałem okazję pojeździć na semi-slickach, na Wolfpackach, które się okazały jeszcze szybsze i bardzo za nimi tęsknię i za niedługo będę miał je założone w drugim komplecie kół, bo szykuję się też coś fajnego do testów. Już zaraz powinno wylądować w Polsce. Jeżeli chodzi o cenę na jakość, właśnie, bo opony gravelowe generalnie nie są tanie. Jeżeli miałbym cenę na jakość, to ja byłem bardzo zadowolony z opon GR1 Bontragerów, ale tych drutowanych, które kosztowały kiedyś chyba tam 70 zł za sztukę, teraz jest w granicach 80-90, coś takiego. To były bardzo fajne opony, dosyć szybkie, oczywiście trochę gorzej radząc sobie na, powiedzmy, na piasku, ale mi się te opony naprawdę bardzo sprawdziły. Startowałeś kiedyś w Tour de Poland amatorów? Jeśli nie, to dlaczego? A jeśli tak, to jak poszło? Nie startowałem niestety nigdy, bardzo bym chciał wystartować, ale no nigdy nie, czas mi na to nie pozwolił. Ważne, żebyś nie opowiadał o pedałach za dużo, tu nikt się nie przyczepi, oczywiście mówią o SPD. Jeszcze, tak, teraz Mateusz. Jeżdżę aktualnie na rowerze z Deka Triban RC500 na Sorze, kończę już drugi sezon. Jeśli będę myślał nad zmianą, to uważam, żeby przeskoczyć tu już na coś na 105, opominąć Tiagrę. Co o tym myślisz? No oczywiście, że tak. 105 to jest taki dosyć fajny napęd, gdzie jest już, powiedzmy, no 11-rzędowy, jeżeli mówiąc o starej 105, nowa jest już 12-rzędowa. Jest to coś, co myślę, że jest optymalnego dla amatora, bo nie jest jakoś super wycieniowane, jest dosyć wytrzymałe. Zresztą jak widać po ostatnich aferze z korbami Ultegra i Durais, więc warto w 105 oczywiście iść. Czy jako amator warto wybrać się na bike fitting, czy ustawiać rower według porad z YouTube? Pozdrawiam. Oczywiście można na początku, bo jeżeli jesteś początkującym i nie znasz się w tym temacie, można oczywiście kilka filmów obejrzeć, chociaż tych filmów też jest dosyć sporo i są różne opinie. Warto iść do bikefittera, jeżeli będziesz chciał jeździć nieco więcej. Jeżeli to będzie systematycznie 3-4 razy w tygodniu i jedna z tych przejażdżek będzie dłuższa, powiedzmy z 3-4-5 godzin albo nawet i więcej, to warto pomyśleć o bikefittingu, aby sobie nie narobić krzywdy. No. Myślę, że warto. Zawsze warto inwestować w siebie. Dlaczego jeździć na za małych rowerach i czy nie chciałbyś wrócić do Silexa? Nie chciałbym wrócić do starego Silexa, aczkolwiek patrząc na teraz, jak wygrał Matej Mohori, został na gravelowych mistrzostwach świata. Jestem ciekaw nowej konstrukcji. A właśnie, 19 to jutro. Jest premiera właśnie nowego Silexa. Że na za małych rowerach to się okaże na bike fittingu. Zawsze i wszędzie są popaprani ludzie, takie życie. A mam pytanie według Ciebie, jakie jest właściwe i zdrowe żywienie? Nie jestem dietetykiem. Ja jedynie co sobie ułożyłem jakiś czas temu, mniej więcej plan dnia na Fitatu. I staram się tego trzymać, aby wartości typu białka i te sprawy, żeby było na odpowiednim poziomie. Więc akurat to nie jest dobre pytanie do mnie. Głównie jem pieczywo, ziemniaki, makaron, no. Wszystko co takie, co dla ludzi, nie jem nic specjalnego. Czy rower pomaga w bieganiu i odwrotnie, w jaki sposób? No to właśnie się już wcześniej wypowiedziałem, ale tak, ja uważam, że bieganie jak najbardziej pomaga przy rowerze i odwrotnie, bo tak, na rowerze możemy sobie zrobić dużą, dosyć fajną kondycję, a w bieganiu możemy wzmocnić mięśnie, które na co dzień też nie pracują na rowerze tak za bardzo, ale później przekłada się to po prostu w jeździe. I według mnie tak, ja biegam w sezonie tylko raz w tygodniu, teraz po 10 km i mi to jak najbardziej wystarczyło. Efekt jest zdumiewający. Dużo osób też mówiło, że bieganie obniża tętno. I to też mogłoby się zgodzić. Bądź już tylko sobą, rób swoje dobrze, jak znakomicie ci idzie, realizuj cele. Tak, jak sądzisz, czy rozwój systemu napędu 1 na X tak się rozwinie, że przekoszy skrajne łańcucha staną się mitem? Oraz jaki najbardziej lubisz rodzaj napędu? 1, ten, dobra, 2, a może 3, niezniszczalny. Ja, no nie da się ukryć, że jestem zwolennikiem napędu 1 na. Jeżeli chodzi o przekosy, no to nie jest mit, bo one oczywiście są.
Tylko kwestia tego, w jakich terenach jeździcie, bo jeżeli jeździcie bardziej po płaskich terenach, to te przekosy nie mają żadnego znaczenia, bo i tak ten łańcuch będzie szedł mniej więcej na wprost. Jeżeli będziecie jeździć dużo po górach, no to wtedy te przekosy będą częstsze i napęd będzie się szybciej zużywał, więc napęd dwublatowy raczej bym polecił wtedy właśnie w terenach górskich. O, może tak. Może prośba, odcinek, jak dobrać koła do roweru, na co zwrócić uwagę. Może to jest dobry pomysł. Możesz polecić jakieś rękawice na zimę, żeby w ciepłe dni trasy około 100 km. O tym oczywiście robiłem film. Moje ulubione rękawiczki to Endura Wind Chill. Czy według Ciebie gravel idzie w dobrą stronę, tę coraz bardziej utrenowioną, czy to za bardzo leci w stronę MTB? Amortyzatory kapcie 46-52 mm z matki MTB. Tak, ja już kiedyś robiłem o tym film, który był trochę niestety kontrowersyjny, bo tam poruszyłem jeszcze jeden temat, ale tak, według mnie to idzie w złą stronę. Oczywiście fajnie, bo jeżeli ktoś potrzebuje trochę więcej komfortu i sztywny widelec, sztywna rama, no to nie jest dla niego, no to fajnie, że ma możliwość wyboru i za jakąś tam opłatą dokupić sobie trochę więcej komfortu. Aczkolwiek nie fajnie, że niektórzy próbują wykorzystać to właśnie w kierunku tego, aby robić coraz cięższe wyrypy gravelowe. To dla mnie nie fajne. I trochę bez sensu, no ale oczywiście marketing musi jakoś działać, musi się rozwijać, żeby to wszystko się jakoś napędzało. Jakie plany na przyszły sezon, jakie imprezy, czy chciałbyś powalczyć o wynik, czy raczej na spokojnie? Nie wiem właśnie, czy na spokojnie, bo przyszły sezon będzie dla mnie trochę cięższy, bo żona wróciła do pracy, trochę dochodzi więcej obowiązków i myślę, że z treningami będzie trochę gorzej, ale oczywiście trzy etapy Robinsonady będę chciał zaliczyć, tak jak wspominałem też wcześniej, że będę chciał szutry śląskie, mam w planie i zobaczymy, jak na co czas pozwoli, no postaram się wystartować. Żona też niestety często robi w weekendy, więc to też eliminuje to, żebym gdzieś mógł wyjechać, ale zobaczymy, może się uda. Top 5 najlepszych zakupów rowerowych w tym sezonie to top 5. No to na pewno numerem 1 jest Cross Esker 7. Był to zakup, który miałem duże obawy, ale na szczęście wszystko wyszło na plus. Rower się okazał finalnie bardzo fajny i jestem naprawdę z niego bardzo, bardzo zadowolony. Numer 2 to koła Vinci. Kiedyś wstawiałem film, że w końcu mam wymarzone koła i to były Bontrager na Piastach 350, ale coś czułem, że z nimi jest nie tak. I jak przysiadłem się na koła Vinci, to one no, zrobiły mega, mega robotę. Top 3, no to opony Wolfpack, które, no tutaj akurat te gravelowe dostałem do testu, bo kupiłem sobie szosowe, ale te gravelowe mogę bardzo, bardzo polecić. Zresztą w ostatnim czasie mój kolega z pracy Olek na nich jeździł i jest zszokowany, że wcześniej jeździł na slickach. I te semi-sliki nie są jakby wolniejsze, raczej jadą bardzo, bardzo podobnie, ale w terenie radzą sobie bardzo dobrze. Więc to jest 3. 4 to spodenki rowerowe z AliExpress, które też robią mega robotę, dosyć gruby pampers i do tego jeszcze dodatkowe kieszonki. Numer 5 to trenażer Wahoo. Jak wiecie, wcześniej jeździłem na otrzymano na tym Elicie. Byłem bardzo, bardzo niezadowolony. Przesiadłem się na Wahoo i naprawdę to jest spoko i niestety trzeba będzie niedługo wrócić na trenażer. Czy jest duża różnica między szosą Endurance Aero, jak to wygląda na długich dystansach, powiedzmy 100 km plus? Wszystko zależy od Twoich predyspozycji tak naprawdę, od Twojego rozciągnięcia i jakichś schorzeń, bo są ludzie, którzy będą mogli jeździć po tysiące kilometrów na szosie aero i nie będą mieli z tym problemu, a będą tacy, co niektórzy jeździli na szosie Endurance i będą szukać jeszcze jakiegoś dodatkowego komfortu w postaci, nie wiem, wyższego mostka czy dodatkowych jakichś tam nakładek na kierownicę, więc no, to naprawdę są kwestie indywidualne. Życzymy Tobie dużo zdrowia i dla całej rodziny, również realizacji ambitnych planów i celów prywatnych. Najważniejsza jest rodzina i potem cele leżą Tobie na sercu. I potem cele, które leżą Tobie na sercu. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Pozdrawiam.
Chicago. Ja też oczywiście pana Jerzego pozdrawiam. Jest ze mną na tym kanale już od dłuższego czasu. Bardzo sympatyczne zawsze komentarze, więc jak najbardziej pozdrawiam. Pytania nie było, ale nieważne. Jakie wrażenia z długodystansowego testu Kół Vinci? Głównie chodzi mi o niezawodność. Nigdy mnie nie zawiodło. Jedynie tam był ten problem z tym huklesem, ale jak widać, to nie jest do końca wina kół, bo koła są przystosowane do tego, żeby mi pompować nawet ponad 4 atmosfery. Wtedy miałem przy oponach Wolfpacka miałem niecałe 4 i strzeliły pode mną. Co widzieliście, to był szok i niedowierzanie. Teraz mam władowane 4,2 według pompki i nic się z tym nie podziało. Więc to bardziej dużo, dużo zależy od opony. Tak to naprawdę fajne. Z bębenkiem, z piastą nie ma żadnych problemów. Ani razu się nie rozcentrowały, więc naprawdę świetne koła. Chyba teraz są w jakiejś tam promocji outletowej, więc jeżeli ktoś się nad nim zastanawia, to bardzo, bardzo polecam. Tutaj Kraina Jarpena zadała takie pytanie, teoretycznie niewygodne, ale do niego jeszcze powrócę, bo to też było takie podobne pytanie na Instagramie, w wiadomości prywatnej. To właśnie teraz przejdźmy do pytań z Instagrama. Czy obustronny pomiar mocy Ultegra to dobry pomiar mocy? Nie wiem, nie korzystałem z pomiaru mocy Ultegry. Korzystałem z i będę korzystał z Inpika obustronnego. Jak najbardziej fajnie, bo jest bardziej dokładny. I też będziesz wiedział, czy jest różnica, czy jest duża dysproporcja między lewą a prawą nogą. Czy wrócisz do Wahu? Jeżeli wymyślą coś nowego, rewolucyjnego, to myślę, że oczywiście spróbuję, chociażby też na testy. Póki co korzystam teraz z IGP Sportów i ten nowy model no, jest na tyle wystarczający, że ani Wahu, ani Garmin mi jest niepotrzebny. Gdzie trzymasz telefon podczas biegania? Mam taką... Raz kiedyś sobie kupiłem taką opaskę z Decathlonu, która tak średnio mi się sprawdzała, a ostatnio na Szutrach Śląskich dostałem w pakiecie właśnie nieco lepszą taką opaskę ze światełkiem. Ona jest trochę bardziej szczelna, więc nawet nie potrzebuję dodatkowego żadnego pokrowca i naprawdę jest spoko. Kiedy kolejny półmaraton? Kolejny półmaraton, nie wiem, jak coś, to najprędzej maraton chciałbym zaliczyć, ale to już raczej nie w tym sezonie, bo nawet chyba żadnych maratonów nie ma. Może jeżeli coś na początku sezonu przyszłego by było, to może bym tak wystartował z głupoty i zobaczyć. Tak po prostu przebiec to, bez już żadnych parcia na wynik, po prostu to przebiec. Dobra, ostatnie pytanie Kraina Jarpena to było właśnie, że chodzi o... A, bo dobra, przeczytam jeszcze. Tak, czy możesz zadawać niewygodne pytania? Możesz. Okej, no to coś, co mnie męczy. Przy 12 tysiącach kilometrów masz dziennie, z grubsza 40 kilometrów, co daje, niech będzie z przebierankami 2 godziny. 8 godzin w pracy, 8 godzin na sen, dojazdy, posiłki, regeneracja, montowanie YouTube'a. Pytanie brzmi, czy masz świadomość, że twoje dzieci za parę lat powiedzą, że tata wolał rower, a nie karierę YouTubera, zamiast się z nimi pobawić? Ktoś tam pisał grubo i odpisał, że mam ten sam problem, dlatego z YouTube'a powoli odchodzę. Kraina Jarpena widziałem tam faktycznie, ma dosyć sporo subskrypcji, ma dosyć sporo wyświetleń. Oczywiście to też wszystko się wiąże z wieloma wyrzeczeniami. Ja mam coś takiego, że im mam więcej czasu, to mam go mniej. I powiem tak, im mam więcej obowiązków, tym jestem bardziej zorganizowany i potrafię to wszystko sobie poukładać. Jeżeli chodzi o taki plan dnia, no to wiadomo, wstaję 6 w sezonie, nawet przed 6. Nawet się nie jem nic, idę szybko, trening. Wracam około godziny 7:30, żeby wziąć i przygotować, znaczy no jak było z jednym dzieckiem, to było trochę łatwiej. Teraz będę musiał oczywiście trochę wcześniej to robić, ale żeby zawieźć dzieci do przedszkola bądź żłobka, czasami robi to żona, zależy od dnia, na którą ma godzinę. Wiadomo, kąpiel, żarcie, do pracy. Pracę 8 godzin, wracam o 18. Staram się te 2 godziny z reguły wykorzystać właśnie głównie z dziećmi, żeby się z nimi pobawić, pogadać, powygłupiać się, obejrzeć jakąś bajkę czy coś, no zależy od dnia. Po godzinie 20 oczywiście co dzieci muszą robić? Muszą iść spać, bo też raczej nie toleruję tego, żeby dzieci siedziały długo do późna.
Godzina maksymalna 21 to jest absolutny maks. Po godzinie 21 siadam do kompa i obrabiam filmy. Chciałem obróbkę filmów komuś zlecić, ale już tam było chyba jeden czy dwa filmy na moim kanale, gdzie robiła to inna osoba. Ale to też się wiąże z tym, że na początku są jakieś dotarcia, to się wiąże też z czasem i na razie nie mam czasu, żeby komuś to przekazać, powiem tak. Ale wolałbym właśnie, żeby komuś przekazać materiały, ktoś to zrobi, dziękuję, wstawiam i mam temat załatwiony. Prowadzenie kanału dąży też po części do tego, żeby mieć z czasem trochę więcej czasu dla dzieci. To teraz ten rok przyszły będzie taki przełomowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie chciałbym, żeby kanał był czysto dla zarobku, bo tak naprawdę w ogóle nie patrzę, ile tam, powiedzmy, monety wpływa na YouTubie. Czasami jest tego więcej, czasami jest mniej, zależy od miesiąca. Myślę, że przy dobrych wiatrach, jakby ogarnąć sobie, nie wiem, jakąś ala sprzedaż internetową albo chociażby te plany treningowe czy coś, można by było żyć tylko z YouTube'a i z tego dodatkowego dochodu, gdzie miałbym wtedy więcej czasu dla dzieci, dla rodziny, bo wiadomo, wtedy mógłbym pracować bardziej zdalnie i na spokojnie sobie robić dłuższe treningi i wszystko teoretycznie by się ułożyło. Ale nie wyobrażam siebie też jakoś tak, żeby móc żyć tylko i wyłącznie z tego. Fajnie mieć stałą pracę, tym bardziej, że pracę naprawdę mam bardzo, bardzo fajną. Pracuję w sklepie rowerowym, na co dzień doradzam ludziom, jakie rowery mają kupić, czy tam akcesoria, czy części. Naprawdę jest to świetna, świetna praca i też nie chciałbym z niej rezygnować, więc nie wiem. Myślę, że przyszły rok to będzie taki ostatni na podjęcie jakiejkolwiek decyzji i albo przystopować trochę z YouTube'em, albo normalną pracą, nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. YouTube fajna sprawa, robię to głównie dla przyjemności i mam nadzieję, że tak to już zostanie. Problem jest z tym, że jeżeli miałbym na przykład też pomyśleć o tym, żeby żyć głównie z YouTube'a, to już można to traktować trochę jako pracę. Nie jest to już jakoś przyjemność, to trzeba kombinować, żeby te przychody były jakoś większe i wtedy zaczynają się jakieś kombinacje niepotrzebne. A tak to robię to wszystko na luzie. Mówię co chcę, bez tego, bez myślenia, czy będzie dzięki temu więcej wyświetleń, czy będzie mniej wyświetleń. Co będzie, to będzie po prostu i tyle. Nie mam żadnej presji, że muszę, nie wiem, nabić wyświetlenia, bo nie będę miał co włożyć do kara na przykład, nie? No, więc daję sobie jeszcze ostatni, że tak powiem, rok na przemyślenia i zobaczymy, co dalej. To wszystko. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Jeżeli ktoś chciał zadać pytanie, a go nie zadał, to myślę, że może obserwować właśnie kartę społecznościową albo mnie na Instagramie, aby nie przegapić kolejnej okazji. Bo oczywiście okazja będzie. Myślę, że raz w miesiącu jakieś takie Q&A się zrobi. Dobra, a teraz lecę, bo muszę nagrać jeszcze jeden film. Mam nadzieję, że się wyrobię z tematem. Nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić Was o subskrypcję, łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.